Choć człowieku coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Piszesz mi, że spakowałeś znów walizkę, że tym razem cel już znasz. To, co było odległe, raptem jest ci bliskie. Przyznaj się, który to już raz, który to już raz. Który to już raz? Który raz kupujesz bilet w jedną stronę? Który raz twierdzisz, że już nie zmienisz zdania? Który raz wybierasz jedyną słuszną drogę? Który raz znów przyznaj się, wszystko stawiasz, wszystko stawiasz, wszystko stawiasz na jedną kartę. Zejdźmy na ziemię, porozmawiajmy o kominach. Serio, jakoś kupy mi się to nie trzyma. Zejdźmy na ląd, a tęsknijmy wciąż za morzem. Czemu właśnie tam, gdzie jesteś, jest ci zawsze gorzej? Nie pojmuję, o co ci naprawdę chodzi. Szukasz nowych światów, jak ślepy astronom. Szukasz wciąż dziurawej, zatopionej łodzi, nie zważając, że inne, lepsze toną. Inne toną, inne toną na dnie. Zejdźmy na ziemię, porozmawiajmy o kominach. Serio, jakoś kupy mi się to nie trzyma. Zejdźmy na ląd, a tęsknijmy wciąż za morzem. Czemu właśnie tam, gdzie jesteś, jest ci zawsze jakoś gorzej? Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Pod Wielkim Dachem Nieba w 367 odcinku. Dzisiaj moim gościem będzie zacny poeta, znany między innymi również z pisania tekstów piosenek, pięknych rzeczy, które Wojtek dokonał. Mówię tu oczywiście o Wojtku Majkowskim. Porozmawiamy. No, dosyć długi fragment tej audycji to spotkanie z Wojtkiem i z jego tekstami piosenkowymi i wierszami. Przywitaliśmy się piosenką w wykonaniu Zbigniewa Wojciechowicza, Kominy. A teraz mam zespół z Poznania, Niesamowita Sprawa, Pomylone Gary. Thank you.
zaczynam odliczanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szesta, siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, szukam! Za samochodem, Staszek za biurkiem, wsteczką, Jola pod makijażem, z biżuterią. Piotrek, czy to flaszka z alkoholem? Sławek, co robisz z tą panienką? Patrzysz na mnie tempo, jakby ci było wszystko jedno. Pochowani w tych ubraniach i w tym ciele, nie poznaję was. Nie poznaję was. Dobrze, był Poznań, to teraz jedziemy do Krakowa, a w Krakowie jest Agnieszka Chrzanowska. Szkoda słów. Szkoda mi zapomnianych słów, tak i nie, dobrze, źle. Szkoda mi zapomnianych zdań, których sens zmienił się. Proste zdania i zgubił je. Pozamieniał słów znaczenia, kto, jak i gdzie. Jak się teraz tu dzięki słowu zbór.
budzisz się ze snu. Szkoda mi zapomnianych dni, o nich nie każdy wie. Szkoda mi zapomnianych chwil, one źle kończą się. Bezmiennych nie nazwanych gdzieś obok. Piotr Żelezki to człowiek, który odezwał się stosunkowo niedawno do mnie, pytając mnie, czy możemy spróbować jakiejś współpracy. I oto owoc tej współpracy w postaci piosenki Taniec Wariata. Piotr Żelezki. Zaplotłam we włosy
drożne kaczeńce wybiegłam na łąkę. Coś nie kusiło, stopy mnie niosły przez przędzę pajęcze, a serce mi biło. Biło, biło i biło. Tak mnie tańcz, jak odmieńca wariata, i się śmiej z moich nagłych wzruszeń. Niewidzialnej tańc budzie, habrach i makach, nim z orkiestrą w drogę niebieską, drogę niebieską wyruszę. Niebieską wyruszę. Różowe rumieńce miała moja łąka, kładła się ferią płonący promień. Budził ją śpiewny gwizd skowronka, który szlok się o świcie, się o świcie zamienił. Zamienił. Tak mnie tańcz, jak odmieńca wariata, i się śmiej z moich nagłych wzruszeń. Niewidzialny tańc budzie, habrach i makach, nim z orkiestrą drogę niebieską wyruszę. Niebieską wyruszę. Smuszki rosy wygrzywy jak roka, kieśle łodyżki, cichy wiatr potrąca. Na wtór krok mój między nimi opadł. Tak mi graj, moja łąko bez końca. Bez końca. Tak mnie tańcz, jak odmieńca wariata, i się śmiej z moich nagłych wzruszeń. Niewidziany tańc budzie, habrach i makach, nim z orkiestrą drogę niebieską wyruszę. Niebieską wyruszę. Pół łukaniem na pochybę dla chichotów losu, najszerszy wtedy, wtedy trwa taniec, gdy serce dochodzi, dochodzi, dochodzi do głosu. Dochodzi do głosu. Tak mnie tańcz, jak odmieńca wariata, i się śmiej z moich nagłych wzruszeń. Niewidziany tańc budzie, habrach i makach, nim z orkiestrą drogę niebieską wyruszę. Niebieską wyruszę.
kwietać jak obieca wariata. I się śmiej z moich nagłych wzruszeń. Niewidziany tańc w budzie, w chlabrach i makach, nim z orkiestrą drogę niebieską wyruszę. Niebieską wyruszę. Przyziemienie to jest moja kolejna propozycja dla Was w wykonaniu fantastycznego człowieka Marka Burskiego. Pozdrawiam Cię, Marku, gdziekolwiek teraz jesteś. Przyziemienie. Przed każdym, kto w przestworza kiedyś wzleciał, przed każdym, kto nurkował aż na dno, jest ważny i ostatni z wszystkich etap. Zetknięciem z ziemią można nazwać go, gdy wrzesień siwych deszczy dzierżąc kij, po wodzie przejdzie bladej tak jak cynk, gdy klony sypną hojnie listki swe. Na mokre ławki pusty rzeki brzeg, stopniowo czym jest szczęście poznawałem, szukając pośród nocnych puli łąk. Na ciepłym stogu siana z ukochaną, zetknięcia nieba z ziemią w jeden krąg, gdy wrzesień siwych deszczy dzierżąc kij, po wodzie przejdzie bladej tak jak cynk, gdy klony sypną hojnie listki swe. Na mokre ławki pusty rzeki brzeg, kobiety nam nagrodą się zdawały, a w dali snuł się miraż wielkich dzieł. Dopiero z czasem żeśmy odkrywali, czym zwykła na tej ziemi radość jest, gdy wrzesień siwych deszczy dzierżąc kij, po wodzie przejdzie bladej tak jak cynk, gdy klony sypną hojnie listki swe. Na mokre ławki pusty rzeki brzeg, gdy ogień tak gwałtowny na początku już osłabł i w popiele szarym zgasł. Daj Boże bez cierpienia i bez lęku zetknięcia z ziemią etap przeżyć nasz, gdy wrzesień siwych deszczy dzierżąc kij, po wodzie przejdzie bladej tak jak cynk, gdy klony sypną hojnie listki swe. Na mokre ławki pusty rzeki brzeg. I teraz, proszę Państwa, pierwsza część mojego spotkania z Wojtkiem Majkowskim. Będzie ona ponad 31-minutowa, a w tej rozmowie usłyszymy trzy piosenki. Piotr Bandurka i Iga Wójcikiewicz, Jesienna Nuta, Robert Mazurkiewicz, Przemek Bielawa
i Fudali w piosence Drogi oraz Grzegorz Kapcia w piosence Las. 31 minut 26 sekund z Wojtkiem Majkowskim. Druty. Rodzinnie kwilą coś do siebie. Na pięciolinii z drutu w niebie. Już zapisuję wszystkie nuty. A tam lega. Świętą od ptasi płynie piano, że w dzień gorąco, zimno rano, a tam legato i legato. Świętą od ptasi płynie piano, że oto już wiosenne nuty w czas powrotu.
mi legato. Świerko ptasi płynie piano, że w dzień gorąco, zimno rano, a tam legato mi legato. Świerko ptasi płynie piano, że oto już się serdecznie wszystkim i pod wielki dach nieba zaprosiłem człowieka, który już dawno powinien pod tym dachem być. Jest to Wojtek Majkowski, który był kiedyś stałym słuchaczem, a teraz chyba sport zwycięża ze wszystkim, co? Witaj, Wojtku. Dzień dobry, Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście ostatnio w sporcie się dużo dzieje, ale też dzieje się w poezji trochę, więc myślę, że jakoś to nadrobimy dzisiaj. No tak, zapewne będziemy mieli okazję pograć twoich piosenek, sporo, znaczy twoich piosenek, twoich tekstów, z których uczyniono piosenki. Powiedz mi, czy już się doliczyłeś, drogi Wojciechu, ile już nagrano piosenek do twoich tekstów? No tak, z ręką na sercu to będzie ich na pewno ponad 50. Myślę, że już się zbliżamy nawet do 60. To możesz mi powiedzieć, bo teraz przywitaliśmy się piosenką w wykonaniu Piotra Bandurki i Igi Wójcikiewicz, Jesienne nuty lata. No to oprócz Bandurki, Roberta Mazurkiewicza, Grześka Kapci, Darka Siniarskiego, Renaty Widerowskiej, kto jeszcze? No byle do góry chyba, z tego co pamiętam, tak? Też tak, coś ma. Jurek Hołownia, właściwie on śpiewa sam, ale też z zespołem Byle do góry śpiewał na przykład na 50-leciu zespołu Browar Żywiec. Piosenkę do mojego tekstu. Niestety nie mam nagrania, więc nie mogłem się podzielić. Śpiewa również Andrzej Partyka, pewnie znasz. Andrzej Partyka czy Radek tak. Partyka? Andrzej Partyka. A? Radek Partyka też śpiewa, jego syn. Renia Widerowska, no to wiadomo. Śpiewa mój brat, ale to jest, powiedzmy, śpiewanie takie bardzo amatorskie. Śpiewają również takie osoby jak pan Ryszard Loba, nie znasz na pewno. Nie. To jest no, taki twórca amator, tak bym powiedział. I śpiewają jeszcze zespoły takie tutaj z okolic Bydgoszczy, właściwie z Bydgoszczy, taki duet, tylko w tej chwili nie mogę ich znaleźć na swojej liście i nie powiem ci, jaką mają nazwę. Mm-hmm. Ale też śpiewają moje piosenki. A kto śpiewa tych piosenek najwięcej? Bo wydaje mi się, że był taki moment, że Darek Siniarski bardzo dużo komponował muzyki do twoich tekstów, to prawda? To znaczy, był taki moment rzeczywiście, ale wcześniej zdecydowanie najwięcej śpiewał Piotr Bandurka, zaraz po nim Renia Witerowska, a później Darek Siniarski. Rzeczywiście to takie trzy osoby, które najwięcej moich tekstów zużyły, że tak brzydko się wyrażę. Ty masz te teksty takie w sumie dosyć melodyjne i nie da się ukryć, że też no, właściwie one są piosenkowe. Wojtku, powiedz mi, ile wydałeś w sumie tomików wierszy? A tu cię zaskoczę, dlatego że tak oficjalnie nie wydałem teoretycznie żadnego. To znaczy jeden wydałem drukiem w postaci takiego własnego sumptu dla najbliższej rodziny i znajomych. Kilka tomików wierszy wydałem w postaci tylko i wyłącznie elektronicznej i PDF, ale wszystkie z numerem ISBN-u, czyli one są zarejestrowane jako oficjalne wydawnictwa. No do tego tam jedna powieść, jakieś opowiadania, takie rzeczy.
A ile w sumie tych właśnie, nawet jeśli chodzi o wersję elektroniczną, ile tych tomików w sumie się już ukazało? W tej chwili opracowanych tomików jest bodajże 9, ale materiału mam na kolejne 20 i sam już się w tym gubię, bo to jest ponad 2200 wierszy. A powiedz mi, czy masz taki właśnie okres, bo pamiętam, że ty potrafiłeś praktycznie no, dzień w dzień coś napisać i te potyczki takie wierszem z innymi poetami. Pamiętam, że kiedyś coś tam z Marylką razem, że tak powiem, nie wiem jak to się nazywa, taki dwugłos, dwuwiersz, dwugłos, tak? Dwugłos poetycki. Mhm. Nawet powiem ci, że trochę mnie w tej chwili zainspirowałeś, bo właśnie dostałem od Marylki jej najnowszy tomik Hanami. Tak. Jeśli pozwolisz, to tutaj jest jeden dosłownie wiersz, który chciałbym zacytować, bardzo krótki, Marylki, i na który ja sobie pozwoliłem właśnie dzisiaj odpowiedzieć, bo tak mnie naszło. Proszę. Wiersz jest na stronie 33, zatytułowany Dworzec w B. Marylka dopisała, że to w Bydgoszczy i od razu mnie to zaintrygowało. Dworzec w B. Deszcz. Kilkoro Ukraińców, jedna żebrząca kobieta i dwa żebrzące gołębie. I ja odpisałem na ten wiersz w następujący sposób. I tylko człowiek z EU na peronie dworca w B bezskutecznie przeszukuje rozkład jazdy. Do EU bez przesiadki wrócić już nie potrafi. No to dosyć skomplikowane rzeczywiście. Kiedyś było łatwiej, nie? Myślę, że Marylka będzie wiedziała. No EU to wiadomo, to jest Łódź, mm-hmm. z której ja pochodzę. Tak, nie da się ukryć. Miałem cię tak zapytać właśnie za sprawą Marylki odnośnie tej rzeki, która was też w jakiś sposób połączyła, tak? Bo no tak. To mówimy jest o Nerze, rzeka. Tak, Ner. Z której strony tego Neru ty byłeś? Z tej samej strony, co Marylka, czy nie? No właśnie nie, właśnie nie. Jeżeli patrzeć tak geograficznie, to Marylka była po, idąc z biegiem rzeki, po lewej stronie, a po prawej. Natomiast często bywałem po obu stronach rzeki, kiedy przebywałem u moich dziadków, a Ner nawet pojawił się w moich wierszach i to w wielu wierszach, nawet w takim cyklu Łąki nad Nerem, gdzie to było chyba z 20 czy 30 wierszy na ten temat. Tak, powiedz mi, jak długo już cię nie ma tutaj w stronach łódzkich? No ja w Łodzi ostatni raz to byłem dosłownie z 2 lata temu, a tak naprawdę wyprowadziłem się w 1988 roku na koniec, w okolicach grudnia, czyli właściwie w 1989 już zamieszkałem w Bydgoszczy. No i tak już mnie nie ma, 30 parę lat. Powiedz mi, co sprawiło, z tego co pamiętam, to chyba miłość, tak? Wywiodła cię w tamte strony. No miłość to była pierwsza i miłość mnie nie wywiodła do Bydgoszczy, tylko moja miłość mieszkała w Radziejowie Kujawskim, Ola, i poznaliśmy się w Łodzi i tak naprawdę to przywiodła mnie tutaj praca, bo byliśmy młodym małżeństwem, mieliśmy dziecko w drodze, a właściwie już się urodził nasz najmłodszy syn i szukaliśmy miejsca, gdzie będzie praca z mieszkaniem. I tak się udało. I co, takie powiesz, to były czasy. Powiedz mi, czy jesteś szczęśliwy z tej przeprowadzki? W sensie nie mówię tutaj, wiesz, o rodzinnych układach i tak dalej, tylko zamiana no, Łodzi na Bydgoszcz, czy, bo Łódź mi się bardzo mocno kojarzyła chociażby z tą Japą, czyli z twoimi ukochanymi klimatami. No w Bydgoszczy ludzi, którzy są z Japą również połączeni, nie brakuje, nie? I to środowisko bydgoskie, poetyckie, muzyczne jest też dosyć mocne. No jest sporo osób tutaj takich, które są związane z różnymi festiwalami muzyki studenckiej, czy muzyki powiedzmy jakby to, jak ty to mówisz, zaangażowanej czy poetyckiej. Natomiast no, sam wyjazd z Łodzi to nie był żadnym problemem. Natomiast problemem było to, że ja rzeczywiście się oderwałem od tych swoich korzeni, czyli raz od środowiska studenckiego, w którym wyrastałem, czy tam środowiska szkoły średniej. Drugie od środowiska wspinaczkowego, bo pewnie jak wiesz tam, czy obiło ci się uszy, że kiedyś się dosyć ostro wspinałem w różnych górach i w skałkach, więc z Bydgoszczy już było dosyć daleko.
No i oderwałem się też od tego, co robiłem, czyli od pracy na uczelni. Trafiłem w zupełnie inne środowisko, zacząłem pracować jako inżynier w zakładzie. No, w końcu wykształcenie w tym kierunku było, no, ale marzeniem chyba największym to nie była praca akurat jako inżynier. Chyba się dobrze czułeś jako pedagog, tak? No ja się czułem dobrze jako pedagog, ale z kolei nie wiem, jak się czuli studenci, których uczyłem. Dlatego nie będę się w tej chwili wypowiadał, bo to trwało raptem 3 lata. Natomiast no, ja generalnie nie żałuję tego, że się przeprowadziłem do Bydgoszczy. Broń Boże. Tutaj mam, właściwie znalazłem wszystko, co potrzebowałem. Po prostu nastąpiła pewna zmiana. A w tej Łodzi, rozumiem, to ile lat miałeś, jak Łódź opuściłeś? Bo w tej chwili to tak by wychodziło, że w tej 28 skończone, właściwie prawie 29 lat, czyli prawie 30 lat w Łodzi i ponad 30 lat w Bydgoszczy. No właśnie, czyli jednym słowem już w tej chwili w Bydgoszczy więcej niż w Łodzi, prawda? A powiedz No, mi. jakby tak literalnie liczyć, to może nie do końca, bo jeszcze po drodze kilka lat mieszkałem we Wrocławiu, gdzie pracowałem, rok pod Warszawą. No, także wiem, no, powiedzmy, że się wyrównało. Widzę, że ty też taki wędrowniczek jak ja troszeczkę, bo ja też w sumie w moich rodzinnych stronach mieszkałem raptem 15 lat, a potem właściwie no to gdzie mnie nie było? 9 lat w Krakowie, 7-8 lat gdzieś w Wielkopolsce, trochę na Kujawach, trochę na Warmii, więc no w sumie też trochę zjechałem tych, no chyba najwięcej mieszkałem w sumie w Wielkopolsce, tak patrząc, no bo moje Zakrzewo czy Złotów to też w tej chwili Wielkopolska, chociaż jak ja tam mieszkałem, to nie była Wielkopolska, a No przynajmniej. Zakrzewo to tak troszeczkę jeszcze Kujawy chyba, nie? Nie, to jest A to kres. może to inne Zakrzewo, Nie, tak? to jest kres Wielkopolski. To jest, wiesz, tam pomiędzy Piłą a Chojnicami, to Ach, to Zakrzewo. z tej strony, tak, Tak, to tak. rzeczywiście tak. No i tam kawałeczek dalej już są Kujawy, prawda? Bo tam Więcbork i potem nie wiem, co tam jest, Sępólno Krajeńskie i tak dalej, to już są Kujawy. To jest raptem 30-40 kilometrów od moich rodzinnych stron. Jedyna rzecz, która się nie zmieniała w moich stronach, to diecezja. Była długo Koszalińsko-Kołobrzeska, a w tej chwili jest Bydgoska. No proszę. To popatrz, pozmieniało się. Dobrze, zagraliśmy tego Piotrka i Igę, a zagrajmy może duet, właściwie nie, tam nawet chyba trzy nazwiska widziałem. Robert Mazurkiewicz, Przemek Bielawa i... I Robert Fudala. Przepraszam, jeżeli pomyliłem imię, bo w notatkach mam tylko nazwisko, ale wydaje mi się, że też Robert, a nie albo Grzegorz. Zagrajmy piosenkę zatytułowaną Drogi. Ktoś wskazał ci drogę złą. Poszedłeś nią mimo to. Wmówiłeś sobie, spróbuję jeszcze raz. Może to będzie mój czas. Wmówiłeś sobie, spróbuję jeszcze raz. Może to będzie mój czas. Zebrałeś w łeb, tak to jest. Ten świat nie fair, pełen łez. Pojąłeś wtedy, co najważniejsze jest, że miłość to nie pusty gest. Pojąłeś wtedy, co najważniejsze jest, że miłość to nie pusty gest. Thank you.
wybierz więc inną z dróg. Odważnie zejdziesz nią w dół. Odnajdziesz ludzi, świat wolny i bez łez. Ktoś będzie czekał tam, wiem. Odnajdziesz ludzi, świat wolny i bez łez. Ktoś będzie czekał tam, wiem. Moim gościem pod wielkim dachem nieba jest Wojciech Majkowski. Wojtek, to tobie jak najlepiej powiedzieć? Jesteś poetą, prozaikiem, autorem tekstów piosenek, ale z czym się najbardziej identyfikujesz? Poeta, autor tekstów? Tak. Jeżeli chodzi o uprawiane dziedziny literatury, to chyba najbardziej jestem poetą, bo najwięcej piszę wierszy. Natomiast nie są mi obce takie rzeczy jak właśnie piosenki, jak opowiadania, jak formy krótkie typu fraszki, limeryki, czy ewentualnie również powieści, duże rzeczy, prawda? Mm-hmm. A powiedz mi, czy zdarzyło ci się zrobić coś takiego, bo ja rozumiem, że są jakieś twoje wiersze, które sobie ktoś wziął i zrobił sobie z nich piosenki. A czy zdarzyło się tak, że napisałeś jakieś teksty do konkretnej melodii, do konkretnej muzyki dla konkretnego twórcy? Tak. To się zdarzyło. Właśnie to piosenka drugi, która była przed chwileczką, była napisana specjalnie dla tego trio. Również dla Darka Siniarskiego napisałem trzy bodajże piosenki. I jeszcze jedną napisałem, nawet dwie napisałem piosenki dla zespołu, którego teraz nie mogę wymienić z nazwy, ani nie mogę wskazać wokalisty głównego, dlatego że te piosenki jeszcze się nie ukazały. Mm-hmm. To właśnie, bo na płycie Radosława Partyki Zielonego Szlaku nie ma też piosenek, a właśnie w trakcie naszej rozmowy i w tej biografii Radka Partyki pojawiła się informacja, że jednym z autorów tekstów jesteś również ty. Tak, ale to dotyczy następnej płyty. Z tego co ja wiem, nie wiem czy Radek to potwierdzi, ma plany przynajmniej, żeby wydać kolejną płytę, nie wiem, za rok, za dwa, może za kilka miesięcy, na której znajdzie się również jeden, może dwa moje utwory. Ale to nie są utwory pisane specjalnie dla Radosława. Czyli po prostu wzięte z sieci być tak może, jest. Tak? Bo tam zauważyłem, że właśnie ubogacił Radek Partyka swój repertuar tekstowy, bo wcześniej to Ted Majer, prawda, Kasprowicz, Twardowski, a w tej chwili jeszcze doszła Ola Bacińska, doszedłeś. Na tej płycie to chyba nie ma akurat, ale nie ma. Ola Bacińska zdecydowanie zdominowała z księdzem Twardowskim tę płytę tekstowo. Dobrze, Wojtku, powiedz mi, właśnie, bo ja miałem ochotę kiedyś cię o to zapytać, bo kiedyś mi przysłałeś trochę piosenek z takich archiwów swoich odnośnie Japy. Powiedz mi, bo ta Japa na twoich oczach w sumie rosła, prawda? I ty tam w tej, jesteś też wychowankiem, tak, tej Politechniki Łódzkiej, więc powiedz mi, jak to się wszystko rodziło, jak ty do tego towarzystwa dołączyłeś, czy to było w sposób naturalny wtedy, bo właśnie Łódź, myślę, jeśli jest się na Politechnice, to siłą rzeczy jest się Japowiczem. No tak, tylko ja dołączyłem troszkę wcześniej, później miałem przerwę i dołączyłem ponownie, jak już studiowałem, bo ta historia jest trochę bardziej skomplikowana. Tak. No. Otóż jeszcze w czasach licealnych bardzo mocno działałem w łódzkim PTTK i tam pracował niejaki Jacek K. Ciesielski, już nieżyjący zresztą, który nie dość, że zajmował się turystyką kwalifikowaną dzieci i młodzieży, to jeszcze dodatkowo był w zarządzie głównym PTTK w Warszawie w Komisji do Spraw Piosenki Turystycznej. I on promował piosenkę na różne sposoby, bywał jurorem na Japie i na innych festiwalach i mnie wciągnął jak gdyby w to jeszcze w czasach, kiedy ja byłem w liceum. To był rok 75, 6, to były te pierwsze lata Japy tak naprawdę. Mhm.
I wtedy jeszcze mieliśmy coś takiego jak Łódzkie Dni Turystyki, to był bodajże 75 albo 77 rok, wtedy to było prowadzone właśnie przez Jacka i przez Piotra Bakala, ja tam też się w to angażowałem. I tak po kolei zjawiłem się na JAP-ie, pomagałem tam w rejestracji nagrań, właśnie dla potrzeb tej Komisji Piosenki Turystycznej przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie. No i to mnie wciągnęło, no po prostu wpadłem, to jak śliwka w kompot, ponieważ pasowało to do moich zainteresowań turystycznych, bo wtedy się głównie zajmowałem turystyką i to właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to po prostu wszystko jedno z drugim się zgrało. No a później była chwila przerwy, matura, jakieś egzaminy na studia, pierwszy rok był trudny, dopiero na drugim roku z powrotem pojawiłem się na JAP-ie i od razu wpadłem w krąg, powiedzmy, współorganizatorów JAP-y, bo należałem do takiego klubu turystycznego Kajak, studencki klub turystyczny Kajak, który pomagał organizatorom JAP-y, a z naszego klubu Wojtek Gołosz był tam szefem od nagłośnienia na JAP-ie. Mhm. No tak, czyli Łoś chyba, tak dobrze kojarzę? Łosiu, dokładnie, no Łosiu. To były czasy. Potem, zdaje się, kojarzyłem sobie Łosia, jak był akustykiem w grupie, przy grupie Stare Dobre Małżeństwo, tak? Jeździł z grupą po kraju. Ja nawet nie wiem, czy jak to dalej w tej chwili to współpracuje. No nie, w tej chwili chyba jeździć z zespołem Ostudnia, tak mi się wydaje. Tak. Natomiast ze Starym Dobrym chyba już nie, bo to w sumie nie daliby rady pewnie technicznie. Wojtku, powiedz mi właśnie o tych klimatach JAP-a lata 70., 80., a JAP-a obecna. Widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi zdarzeniami, wydarzeniami? Czy zmieniła się ta JAP-a? Czy... To znaczy, zmieniła się z kilku powodów. Po tak? pierwsze dlatego, że właściwie tak naprawdę to została tylko jedna rzecz taka sama, to jest JAP-owa publiczność. Mhm. Natomiast festiwale się zmieniły co do organizacji, co do miejsca ich odbywania się, również co do poziomu, z tym, że ja zauważyłem, że ten poziom, powiedzmy tak gdzieś pod koniec lat 90. zaczął nagle gwałtownie spadać. I tak to trwało do początku lat 2000. Oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich artystów, którzy tam występowali. Ale teraz widzę, że się odbudowuje i zaczyna znowu JAP-a wchodzić na wysokie tony i coraz więcej bardzo dobrych wykonawców i bardzo dobrych tekstów się tu pojawia. Mhm. Czyli widzisz, że jest jakaś, no, jakiś progres, tak? Tak, idzie ku dobremu, na pewno. Mhm. Dobrze, będziemy powoli kończyć pierwszą część. Zakończymy ją piosenką w wykonaniu Grześka Kapci. Grzesiek, pamiętasz, Grzesiek kiedyś też gościł pod Wielkim Dachem Nieba, trochę czasu minęło i właśnie chyba w tej audycji z Grześkiem grałem piosenkę Las do twojego tekstu. Pamiętam doskonale, Grzegorz tę piosenkę wykonywał w Żninie na konkursie piosen, może poezji, na którym wybrał moją piosenkę jako najlepszy tekst piosenkowy, który tam zaprezentował. Pięknie. W 2012 roku bodajże. To troszkę czasu już też minęło, to już jest 11 lat, tak, od tego zdarzenia. Trochę minęło, tak. Dobrze, moim gościem jest Wojtek Majkowski. Na razie robimy sobie przerwę, gramy piosenkę Las w wykonaniu Grześka Kapci, a potem wrócimy piosenką w wykonaniu Marcina Żurawieckiego Szukam swojej drogi. Porozmawiamy może o tej drodze również Wojtka Majkowskiego. Młody las się wiatrom nie kłania, niecierpliwy wręcz czeka na burzę. Młody las pod pajęczyn odsłania głowy chmurne wzniesione ku górze. Młody las. W młodym lesie skrywają się wiosną świeżo wzrosłe, poszumne idee. W młodym lesie czekają i rosną, póki wiatr ich historii zawie. Duży las. Duży las się pod śniegiem ugina, raz po raz z wiatrami się zmaga. Duży las dobrze wie, co to zima, skąd przychodzi i kędy zapada.
pada duży las. W dużym lesie wykrotów pełno, a w wykrotach kryjówek jest wiele. W dużym lesie w księżyca pełni mgły nad wrzosem idee się ścielą. Stary las, stary las, chociaż stoi, już leży. Dukty trawy zarosły i chaszcze. Stary las nie zawiera przymierzy, swoje wie, żadna burza nie głaszcze. Stary las. W starym lesie łysieją polany, na ich środku lis się wygrzewa. W starym lesie ideon spróchniałym kruk wtóruje, krąg łamią się drzewa. Stary las, już czas, już czas. Dziękuję za pierwszą część, Wojtku. Było miło. A w tej chwili Maria Duszka, która na warsztat swój w czterech ścianach wierszy wzięła sobie Arkadiusza Franie. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dzień dobry, witam naszych słuchaczy. Dzisiaj chciałabym zaprezentować wiersze Arkadiusza Frani. To poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Opublikował wiele zbiorów wierszy i książek krytyczno-literackich. W 2014 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A w 2020 roku Nagrodę Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Przeczytam teraz kilka wierszy Arkadiusza z niedawno opublikowanego w wydawnictwie Norbertinum tomiku Kropka i Kropla. Mam tylko jedną śmierć. Mam tylko jedno życie. Wieczne. W lokalnej gazecie przeczytałem dziwnie brzmiące ogłoszenie. Liście wysuszonego piołunu kupię. Redakcja jednak nie podała numeru telefonu, a ja mam tyle trującego kwiatu w mózgu i nie wiem, co robić z życiem. Napiję się kawy, zanim zadusi mnie to próchniejące, toksyczne kłącze. Tak bardzo pragnę napisać choć jeden gorący wiersz. Wszystko, czym dotąd pokryłem papier i tysiące pikseli, wydaje mi się zimne. Serce i pióro ogrzewam promieniami słońca wpadającymi przez okno na stół i gorzką kawą w szczerbatej filiżance. Przytulam słowa do zniczy. Między litery pompuję strumienie wyobraźni. Piszę, piszę, piszę. Czekam, czekam, czekam. I nic. Wiersz jest zimny jak stal. Stale. Oglądam telewizję i słucham szmerów. Czuwam, bo nie mogę zasnąć. Stoję, bo nie mogę chodzić. Piszę, bo nie mogę umrzeć. Dotykam, żeby było dotknięte. Wypowiadam, żeby było wypowiedziane. Myślę, żeby było przemyślane. Piszę, żeby przestało ssać i zżerać od środka. Modlę się, bo chcę żyć wiecznie. Odmawiam litanię do świętego Franciszka Salezego, koronkę do świętej Dymfny, patronki osób zmagających się z depresją. Wypełniam serce hymnem. Przybądź, Duchu Święty.
otwieram modlitewnik z 1978 roku, pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. Czerpię nadzieję z litanii do świętego Józefa i wszystkich świętych. Naprawiam złe uczynki, bo chcę być zbawiony. Nie potrafię cofnąć wypowiedzianych słów. Wciąż budzą mnie po nocach, choć rozpuściły się w powietrzu. Choć ostrza niektórych wykrzykników wygładził wiatr lub deszcz. Grzeszę i proszę o rozgrzeszenie. Czy umiem modlić się inaczej niż wierszem? Dosyć zabawy w siebie. Rzadko patrzę w lustro. Nawet podczas golenia unikam swojego wzroku. Z każdym miesiącem, z coraz większą niepewnością, przyznaję się do odbicia. Jeszcze tylko wiersz potrafi uchronić cząstkę mojej duszy. Dziękuję bardzo. No i chyba nie, jeszcze nie ostatni raz, ale z pewnością przedostatni raz piosenka miesiąca w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, krakowska grupa Pod Budą w piosence List do Świata. Na łaciata, na ścianie tej dzieci list piszą do świata. Ogromny zbiorowy list. W tym liście są żale i skargi dziecięce, pisane niedbale, paskrane na prędce. Gdy z okien nie patrzy nikt, gdy z okien nie patrzy nikt. Gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Jest ściana łaciata, na ścianie tej dzieci list piszą do świata. Ogromny zbiorowy list. A ja wam stokrotnie powiedzieć chcę dzięki, bo wasze pisanie i moje piosenki to w mroku zapałki błysk. To w mroku zapałki błysk. Gdyby piosenek słuchał świat, to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Gdyby piosenek słuchał świat, to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Piosenek słuchał świat, to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Lada chwila ukaże się nowy album Anny Osmakowicz. Anna Osmakowicz przygotowała kilkanaście piosenek na tej swojej płycie Jestem. I
Ja wybrałem do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszego odcinka piosenkę Ostatnia stacja metra, którą Anna Osmakowicz śpiewa razem z Pawłem Stawińskim. Posłuchajcie. Ostatnia stacja metra, potem szarość deszczem wściekła, ulica, winda, dzwonek, drzwi. Ty włosy miałaś mokre, ja bez sensu coś tam plotłem. Nieśmiały trochę, trochę zły. A potem ciepłe szkło, herbata, alżaro, aż opadł z nas przedwczesny wstyd. Dotknąłeś mojej twarzy, już wiedziałam, co to znaczy. Tuż z powiek deszcz nierówno zmył. Jeszcze jeden pożar serc, w ogień coraz łatwiej biec, krok w obłoki i na ziemię krok. W niebo wzięcia pierwszy akt, tylko wciąż nie wiemy jak to wszystko złożyć w dalszy ciąg. Znów świt i stacja metra, pewnie bliżej stąd do piekła. W kafejce sandwich, kawę łyk. Na pierwszych stronach gazet Iran, Chiny, król i błazen. I modnej grupy nowy hit. Jeszcze jeden pożar serca, ogień coraz łatwiej biec. Krok po błoki i na ziemię krok. I na ziemię krok. W niebo wzięcia pierwszy akt, tylko wciąż nie wiemy jak to wszystko złożyć w dalszy ciąg. Złożyć dalszy ciąg. Jeszcze jeden pożar serc, w ogień coraz łatwiej biec. Krok po włoki i na ziemię krok. I na ziemię krok. W niebo wzięcia pierwszy akt, tylko wciąż nie wiemy jak to wszystko złożyć w dalszy ciąg. No i czas na drugą część mojego spotkania z Wojtkiem Majkowskim, ale może zanim do tej drugiej części dojdziemy, to jeszcze powiemy, że 30 września gościem odcinka Pod Wielkim Dachem Nieba będzie Radek Kuna-Kunecki. Opowiemy o jego płycie Dwa Domy. No i nie tylko, będziemy mówić o radiu, będziemy mówili o klimatach ogólnie panujących w tej chwili w otaczającej nas rzeczywistości. No ale dobrze, teraz Marcin Żurawiecki w piosence Szukam swojej drogi, Dariusz Siniarski, Jesienny Walczyk i Renata Widerowska w piosence Jesienią. To są piosenki, które dołączyłem do rozmowy z Wojtkiem Majkowskim. Oczywiście wszystkie teksty są Wojtka Majkowskiego. W tej części również trzy wiersze przeczytane przez Wojtka Majkowskiego. Posłuchajcie, tym razem 31 minut, 46 sekund z twórczością Wojciecha Majkowskiego. Muzyka.
Dni już nie będą łaskawe jak kiedyś, gdy wolno było nam marzyć. Noce nie będą srebrzyste jak księżyc, gdy wszystko mogło się zdarzyć. Słów nie wypowiesz tych samych, co wtedy, nie powiesz kocham nikomu. Drogi nie wskażesz, nie powiesz kiedy i w którym znajdę cię domu. Szukam takiej drogi, ścieżki z moich snów, co strudzone nogi poprowadzi znów. Szukam ciebie wszędzie, gdzie cię ukrył Bóg. Szukam zbiegu w niebie dwóch rozstajnych dróg. Przychodzą kiedyś, choć nikt ich nie czeka, te dni najgorsze z najgorszych. Noce samotne, gdy wilgnie powieka, gdy już nie trzeba się troszczyć. Gdy szlochasz tylko i chciałbyś gdzieś pobiec, zawrócić na drodze czasu. Gdy słowa kocham już nikt nie wypowie, nie wróci echem od lasu. Szukam takiej drogi, ścieżki z moich snów, co strudzone nogi poprowadzi znów. Szukam ciebie wszędzie, gdzie cię ukrył Bóg. Szukam zbiegu w niebie dwóch rozstajnych dróg. Szukam takiej drogi, ścieżki z moich snów, co strudzone nogi poprowadzi znów. Szukam ciebie wszędzie, gdzie cię ukrył Bóg. Szukam zbiegu w niebie dwóch rozstajnych dróg. Witaj Wojtek, czas pod wielkim dachem nieba szybko leci. Skąd wziąłeś tego człowieka Marcina Żurawieckiego? Czy on ciebie odnalazł? Marcin odnalazł sam mnie, a może przez jakieś kontakty z twoją audycją, czy ewentualnie słuchał audycji twojej i znalazł gdzieś jakiś kontakt do mnie. W każdym razie zaproponował mi taką współpracę, że podeśle mi muzykę, żebym napisał do tego tekst. Czyli to jest właśnie ten, to jest właśnie ta odwrotna sytuacja, tak? To jest ta odwrotna sytuacja, tak. Ja coś tam napisałem, troszeczkę żeśmy nad tym popracowali, bo Marcin ma bardzo wysokie standardy, jeżeli chodzi o wykonanie, o tekst, o muzykę, więc musieliśmy się bardziej przyłożyć, szczególnie ja, bo nie zawsze wszystko pasuje tak, jak trzeba. No ale myślę, że wyszło całkiem nieźle. A powiedz mi, jeśli chodzi o te właśnie kwestie i motyw drogi, jak ty to wszystko ogarniasz, bo z jednej strony jesteś człowiekiem, który kiedyś był żywiołowy bardzo, byłeś człowiekiem, no praktycznie człowiekiem drogi, prawda? No bo wspinaczki, turystyka i tak dalej. A teraz troszeczkę przytłoczony w jakiś sposób chorobą, musiałeś wybrać jakiś inny rodzaj drogi, prawda, funkcjonowania, bo aż tak dużo się nie poruszasz, z tego co pamiętam, to była zawsze jakaś bolączka twoja, że człowiek, no, że tak powiem, wiecznie w ruchu, teraz tego ruchu ma nieco mniej. Chyba tylko został ten umysłowy i w rękach ten ruch, że tworzysz, piszesz, jesteś wciąż obecny. Tak, czasem nawet w rękach trochę sił brakuje, dlatego muszę sobie robić przerwy przy pisaniu.
Ale rzeczywiście tak było. Kiedyś potrafiłem pojechać z Kałki i nie było mnie kilka dni i był to wysiłek czysto fizyczny, a teraz zamieniło się to na siedzenie przy klawiaturze, które też wymaga oczywiście siły, bo samo siedzenie przez 8 czy 10 godzin też potrafi zmęczyć. No ale coś było, trzeba było z tym czasem robić, kiedy człowiek, jak to lekarz stwierdził, panie, pan się nie nadajesz do żadnej roboty, w tej chwili daję pana rentę, no to trzeba było coś z tym wolnym czasem zrobić. A ty rzeczywiście jesteś takim człowiekiem, który siedzi i pisze 8 godzin? Chyba nie wierzę w to. No nie, ale siedzę 8 godzin przy komputerze i różne rzeczy robię, czyli koresponduję, czytam dużo, no bo wiadomo, że z samego pisania nic jeszcze nie wynika, trzeba jeszcze dużo czytać, dużo z ludźmi rozmawiać, żeby później mieć temat do tego, co się pisze, bo nie można ciągle wracać do rzeczy, które były kiedyś, prawda? Mm-hmm. To prawda. To jest właśnie ten problem człowieka, który z jednej strony było go wszędzie pełno, a teraz musisz to w jakiś inny sposób trochę wypełnić sobą przestrzeń, chociażby za pomocą sieci, prawda? Internetu. No jakoś sobie z tym radzę. No, kiedyś byłem przeciwnikiem tego, żeby się angażować w różnego rodzaju konkursy literackie i tak dalej. Głównie z tego powodu, że większość tych regulaminów jest tak napisana, że po odbiór nagród, ewentualnych nagród, trzeba się zgłaszać osobiście i to mnie jak gdyby no, troszeczkę deprymowało, bo mówię, no co, nie pojadę, nikt mnie nie zawiezie. Nagroda, jeżeli by była, no to albo mi przyślą, albo nie przyślą, jedni przyślą, drudzy nie przyślą, różnie z tym bywa, więc sobie odpuszczałem, ale teraz stwierdziłem, no dlaczego nie, piszę, wysyłam, coś tam się trafia, jakieś nagrody wpadają, nie są to może jakieś wielkie pieniądze, ale zawsze to jest jakiś element, który powoduje, że ma się chęć dalej pracować. A powiedz mi, co uznajesz za największe swoje osiągnięcie dotychczasowe? Pomijam oczywiście rodzinę i dziatwę, nie, i tak dalej. Co jest dla ciebie największym szczęściem, największy twój sukces życiowy? Bardzo trudne pytanie, dlatego że... Ułatwiłem ci mówiąc, że poza rodziną. Wiadomo. Tak. Właśnie się zastanawiam, patrzę wiesz w tej chwili na ściany, na której wiszą dyplomy literackie różnego rodzaju z różnych konkursów i może tylko sukcesem moim jest to, że ja konsekwentnie realizuję to, co sobie zaplanowałem, że teraz, czyli tam ileś lat temu zacznę pisać, piszę i będę pisał, póki mi sił wystarczy. I to jest sukces, tak? Bo mógłbym powiedzieć sobie, okej, jesteś tam jakiś częściowo niepełnosprawny, z domu nie wychodzisz, to się połóż i leż i czekaj. No nic niestety się samo nie zrobi, prawda? No więc o to chodzi. Trzeba coś robić. No ale powiedz mi, pochwal się jakimiś nagrodami, która jest dla ciebie, no może nie najważniejsza, nie największa, ale taka dla ciebie najistotniejsza. Ja myślę, że ta najważniejsza i największa to jeszcze przede mną. Właśnie się dowiedziałem, że w jednym z konkursów znowu zostałem laureatem, ale ogłoszenie wyników będzie dopiero w październiku. Nie wiem jeszcze, czy to jest pierwsze, drugie, trzecie, czy może tylko wyróżnienie, ale jest to jeden z cykli konkursów, które są organizowane w rejonach, które są mi bardzo bliskie i które często opisuję w swoich wierszach. Chodzi o Mazowsze. Mhm. I po prostu czekam. Natomiast inną taką nagrodą, którą sobie przypisuję jako coś, co mnie spotkało, a nie jest nagrodą sensu stricte, jest to, co ostatnio robię, a właściwie skończyłem robić, to jest album, który powstanie, myślę, że w przyszłym roku. Mhm. To jest nowa rzecz zupełnie. Otóż zaproponowano mi udział literacki w takim przedsięwzięciu, które nie jest przeznaczone dla każdej grupy czytelników. Jest to rzecz specyficzna, ale myślę, że ciekawa. Będzie to rodzaj albumu i przewodnika łącznie z trasami turystycznymi do chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem, czy nawet przemieszczania się samochodem. Chodzi o album i przewodnik po łódzkich kapliczkach. Rozmawialiśmy o tym kiedyś tak prywatnie. Tak. Ja do tego albumu, do każdej kapliczki napisałem wiersz. To mi zajęło tam półtora roku się nad tym pracowałem, więc myślę, że jak się ukaże, to będzie sukces, ten największy. A ile tych kapliczek opisałeś?
ponad 100, myślę, że chyba 107 czy 108 w tych granicach jest tych kapliczek i do każdej musiał powstać inny wież. No zrozumiałe. To wiadomo, prawda? Mm-hmm. I teraz wyobraź sobie, że musisz napisać po raz 10 wiersz o, przykładowo, o Matce Boskiej Częstochowskiej, bo tych kapliczek z Matką Boską Częstochowską jest mnóstwo i każdy wiersz opisujący Matkę Boską Częstochowską ma być inny niż ten poprzedni. Nie było to łatwe, nie powiem, ale się udało i myślę, że to będzie ciekawe przedsięwzięcie, jeżeli się zakończy wreszcie, a myślę, że się zakończy sukcesem. Rozumiem, że to jest projekt chyba jakiś związany z urzędem, tak? Jakimś tu marszałkowskim albo jakimś w Łodzi, tak? No, nie do końca, dlatego że nie ma na to grantu. Swoje zainteresowanie wstępne tam wyraziły różne instytucje, ale jakoś, nie wiem, ja nie prowadzę po prostu, więc nie odpowiem ci na 100%, ale na pewno swoje zainteresowanie wyraził również kardynał Ryś, który jest zainteresowany tym projektem, ale czy będzie w jakikolwiek sposób uczestniczył w tym, czy wesprze finansowo, czy może tylko jak dobrym słowem, zobaczymy. Słuchaj Wojtku, z racji, że jesteś człowiekiem słowa, przygotowałeś dla mnie trzy wiersze i może ja te wiersze w tej chwili tutaj przedstawię. Może powiedz, pełna szuflada niczego, bezradny Bóg i poeci umierają milcząc. Takiego wyboru dokonałeś, nagrałeś te wiersze, żeby ładnie zabrzmiały. I potem zagramy piosenkę w wykonaniu Darka Siniarskiego, Jesienny walczyk, i będziemy podsumowywać naszą rozmowę, dobrze? Bardzo się cieszę, bardzo fajny wiersz. Dzięki. Pełna szuflada niczego. Nazbierało się tego pełno po szufladkach. Do obłędu nastukałem się w klawiaturę. Naskrobałem, wypisałem się do ostatka. Nie naskrobię niczego wypisanym piórem. Już nażyłem się tym życiem po dziurki w nosie. I mam dosyć, gdy pomyślę, że trzeba jeszcze. W tej szufladzie lat będzie ze 38, może mniej, lecz i tak już nic więcej nie zmieszczę. Myślę sobie, jak oszukać mam siebie samego? Jak mam znaleźć motywację, by w ogóle coś? Gdy jedynym wyborem zostało dlaczego, a nie czy. Odpowiedzi na bezsilną mą złość. Więc z nadzieją do końca wysuwam szufladę, a tam pełno szpargałów i spraw co odłogiem. Listy bez odpowiedzi, rymy jakieś blade i rozmowa zaczęta z samym Panem Bogiem. Panie, Ty dobrze wiesz, na co mi to pisanie. Ja wiem, że jeśli chcesz, napiszę nowe wiersze. Więc jeśli tak ma być, niech właśnie tak się stanie. Wiersz nowy, choćby wers. I to uczucie pierwsze. Bezradny Bóg. Monidło na drewnianej ścianie pożółkło całkiem ze starości. Od stołu w kuchni nikt nie wstanie i nie powita nowych gości. Na strych już wchodzić nie ma po co. Andrzej Bobola w taniej ramie jedynie tylko swoją mocą wisi na ścianie. Święty Panie! I choć za oknem widać drogę, na słupie bocian w gnieździe siedzi, niczego zmienić już nie mogę. I Bóg nie może, choć się biedzi. Zagląda Pan w te okna puste i duchem swoim kurze wznieca i tylko lekko wzrusza chustę, nic więcej. Nie rozpala pieca. I cóż tam, Boże Wszechmogący, nie idzie nic już poodkręcać? Pan Bóg bezradny, ja płaczący, nie takie miały być te święta. Ściągam monidło, kurz przecieram, chowam jak obraz najcenniejszy, w powrotną drogę was zabieram. Po raz ostatni,
tak jak pierwszy. Poeci umierają milcząc. Kiedy już wszystko zapisane, gdy pustka więcej niż sens znaczy, gdy świt zastaje go nad ranem, jak w pustą kartę trwożnie patrzy, to znak, że trzeba będzie odejść i drzwi za sobą pozamykać i wyrwać się z tych dziwnych objęć rzeczywistości, którą widać. Poeci umierają milcząc, wypowiedziawszy wszystko wcześniej. A jeśli nawet im nie wyszło i w wierszach chcieliby coś jeszcze, to żadna siła nic nie zmieni i żaden nie zostanie wieszczem. Poeci niezaspokojeni, poeci martwi, żywe wiersze. Zadeszczył znów widno prom, narzekasz znów na los. Strachy na wróble w deszczu mokną, pod kapeluszem w skos. Zdejmij kapelusz, chociaż pada, choć jesień barwi wrzos. Zawita w wietrze serenada, ułoży liście w stos. Jesień, poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Jesień, poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Posłanie nam się stanie, wiatr nam zaśpiewa pieśń. Gdy jesteś obok mnie, kochanie, nie straszny żaden deszcz. Kiedy ucichnie, deszcz ustanie, gdy się z jesienni dzień. Z zawidnokręgu, gdzie dnia kraniec, znów przyjdzie dobry sen. Jesień, poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Jesień, poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Jesień poetów pierwsza dama, nie tańczyć z nią faux pas, a jednak czasem woli sama walczykiem w krąg na dwa. Wojciech Majkowski, Bydgoszcz, Łódź, Bydgoszcz, Ner i co to tam jest? Brda. W Bydgoszczy, no troszkę się zmieniło, to troszkę większa rzeka, nie? Chociaż ja to tak naprawdę mieszkam właściwie w Fordonie, który leży nad Wisłą.
Aha, to ty jesteś Fordoniak, tak? Ja mieszkałem też w Fordonie przez chyba rok. Praktycznie nie pamiętam już w tej chwili ulicy, ale to jest ta główna ulica, jak się jedzie przez Fordon praktycznie od tej strony, oczywiście za onkologicznym... Twardzickiego. Nie, nie, to chyba nie była cała ten, ale to tą drogą, o którą mówisz, Twardzickiego się dojeżdżało. No to Fordoniak, a ty w którym miejscu mieszkasz? Tam w głąb bardziej, czy...? Tak, ja mieszkam już na samym końcu ode mnie... Tak naprawdę za górkami mam las, za 200 metrów kończy się Bydgoszcz, jest tablica z napisem Bydgoszcz, więc... I Ostromecko za chwilę, tak? Tak, może nie Ostromecko, bo Ostromecko jest za Wisłą, a ja to bardziej w kierunku na świecie. Aha, w tą stronę. Jak zapraszam swoich gości, to jednych z ostatnich pytań, jakie mam do nich, to są takie dosyć pytania uciążliwe, jednocześnie myślę, że w jakiś sposób oddające naszą rzeczywistość. Mianowicie już się boję. Pierwsza to, co dla ciebie jest najważniejsze, najistotniejsze w świecie cię otaczającym? Może odpowiedz najpierw na to. Dla mnie najważniejsze jest prawda. Prawda was wyzwoli. Może nas wyzwoli. Chciałbym, żeby nas wyzwoliła, chociaż każdy inaczej rozumie wyzwolenie i każdy od czego innego chciałby się wyzwolić. Ale prawda wyrażona czynem i słowem. To jest najważniejsze. Czyli to odpowiedziałeś na to pytanie. A teraz pytanie drugie, które jest bardziej skomplikowane. A co najbardziej cię denerwuje, najbardziej wkurza w obecnej rzeczywistości? Nie wiem, wśród twoich przyjaciół, znajomych, co powoduje twoje rozdrażnienie? No to będę dokładnie w opozycji, czyli chodzi mi o to, że najbardziej denerwuje mnie kłamstwo, a kłamstwo wśród ludzi wyraża się dwulicowością. Faryzeizm, ludzie... tak? Faryzeizm typowy. Dokładnie. Kiedy ludzie co innego mówią tobie prosto w oczy, a co innego mówią o tobie innym ludziom. Mhm. Jeszcze coś? No myślę, że nie. To są podstawowe rzeczy. No, kłamstwo i prawda, te dwie jak gdyby skonfrontowane ze sobą od razu potrafią wskazać, z jakim typem człowieka mamy do czynienia, tak? Mhm. Faktem jest, że to zawsze poznaje tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o tym, co o tobie ktoś myśli, czy coś mówi, to zawsze dowiadujesz się z drugiej ręki. No, natomiast, nie może być inaczej. Natomiast właśnie, a jak właśnie traktujesz takich ludzi, którzy no, są faryzejscy? Na przykład doświadczasz w jakiś sposób tego faryzeizmu, nie wiem, wobec siebie? Wiesz co, ja mam mało z tym do czynienia, dlatego że nie wiem, jak to się stało. Może po prostu moje poglądy i moje utwory, które publikuję w sieci, są na tyle mało kontrowersyjne, że rzadko trafiam na ludzi, którzy są jak gdyby moimi ewidentnymi oponentami i zupełnie inaczej myślą i jednocześnie boli ich na przykład to, że ja mam takie, a nie inne poglądy. Takich ludzi jest w moim kręgu znajomych mało, ale czy to jest moja zasługa, czy zasługa tego, że takie, a nie inne utwory publikuję i tylko ta grupa ludzi jest tym zainteresowana, która mi sprzyja, to nie wiem. Ale czy to tak zawsze jest, że właściwie, bo ja tu myślę również o tym, ty masz akurat ten atut, że wyrażasz się za pomocą słowa pisanego. No nie wiem, czy ty dużo obcujesz z ludźmi, odwiedzają cię jacyś ludzie, czy żyjesz mimo wszystko w takim nauboczu? No nie, niestety z tym jest gorzej, dlatego że tak, ja sam z siebie nie wychodzę. Co najwyżej, jak to się mówi, do lekarza, do szpitala i na pogrzeby. Których niestety coraz więcej ostatnio, nie? Tak, i to postaci nawet z kręgu poezji śpiewanej, czy piosenki z tekstem, chociażby ostatnio Adaś, tak, Drąg? Tak jest. No, nieodżałowany, bardzo, bardzo mi żal, że odszedł. Natomiast ponieważ nie wychodzę, no to się nie spotykam. Do mnie, no ja mieszkam w takim miejscu, że mało kto tu zagląda. No, siedzę sobie z kotami i to wszystko. No oczywiście z żoną też. No tak, teraz żona częściej jest w domu pewnie, nie? Z powodu tego, tak, że... już na emeryturze, więc teraz... Ale oprócz tego przybywa. Już nie ma tych wyjazdów też takich poza... Nie, chyba nie ma, no, tak. Tam się pokończyły pewne rzeczy.
tak, to byś mógł jeszcze więcej powiedzieć, gdybyś przebywał w jakimś tam środowisku i wtedy byś widział. Bardzo powiem szczerze, żałuję, że nie mogę, a właściwie nie stać mi jeszcze fizycznie, bo próbuję się tak dostosować, żeby ewentualnie teraz, kiedy już Ola jest, moja żona jest taka bardziej wolna od innych obowiązków, żeby się zmusić i jednak gdzieś wyjść z tego domu i z kimś się spotkać. No ale jeszcze to nie nastąpiło, a żałuję tego, że tego nie robię, dlatego że te środowiska są ciekawe, zarówno literackie, jak i muzyczne, jak i inne i myślę, że tam jest potencjał na to, żeby spotkać ciekawych ludzi, tylko że niestety ja tego nie robię i dlatego się z nikim nie spotykam. No i właśnie, ale za to są pewnie ludzie, którzy chętnie sięgają po twoje teksty i dzięki nim funkcjonujesz, żyjesz, jesteś obecny. Tego ci w sumie dalej życzę, żeby ci się dobrze wiodło, żebyś no, stworzył jeszcze kilka, a w ogóle jest jakaś płyta, w której w ogóle w całości, gdzie są tylko i wyłącznie twoje teksty? Chyba nie, nie? Nie, jeszcze nikt takiej nie nagrał. Tak wstępnie rozmawiałem z Darkiem Siniarskim, on się tam przymierzał. Ale mówi, że na płytę by się już zebrało, ale nie wiem, czy on się w ogóle kiedykolwiek zdecyduje. No to jest wielu właśnie takich, a poza tym nawet jak z Radkiem Pertyką rozmawiałem, to zawsze największym problemem jest pieniądz, prawda, który rządzi światem niestety. Tak, rozmawiałem też z Radkiem ostatnio na temat tej jego ostatniej płyty i wiem, jakie to były pieniądze i jak trudno było to wszystko doprowadzić do końca. No udało się, zrealizował, piękną płytę wydał, bardzo, bardzo taka rozbudowana, bardzo piękna płyta. Polecam, zresztą masz ją już chyba z tego co wiem. Także... Znaczy ona jest w drodze do mnie i myślę, że dzisiaj albo jutro najpóźniej pojawi się u mnie w skrzynce, więc ją sobie wyjmę i chętnie przesłucham. No miałem okazję już ją wysłuchać. Poza tym ja te piosenki dostawałem na różnych etapach ich powstawania, bo patronatem objąłem te płyty, więc otrzymywałem, jak tylko wyszła świeżynka z płyty, z tego ze studia, to Radosław mi ją wysyłał. No i tak mieliśmy okazję troszkę już pograć, a w pierwszej audycji wrześniowej Radek sam troszkę opowiedział o płycie. Dobrze, bardzo serdecznie ci dziękuję za obecność, życząc ci zdrowia, żebyś się mógł jak najwięcej ruszać, żebyś to środowisko mógł, brzydko mówiąc, spenetrować, żebyś mógł się cieszyć no, obecnością i bywaniem w tym środowisku artystycznym, bo to też wszystko inaczej funkcjonuje, prawda? Jeśli jest się obecnym, jeśli się, nie wiem, kogoś posłucha, można mu coś zaproponować, nie? A tak to różnie bywa. Czasami się z kimś łatwiej rozmawia twarzą w twarz niż tylko i wyłącznie za pomocą messengerów czy tam telefonów. Renata Widerowska została na koniec z Jesienią. No to zagrajmy, w końcu wchodzimy. Teraz już pogoda w ostatnim czasie taka właśnie jesienna jest. Jesień, tak, jesień już u progu. Ja bardzo chciałbym podziękować Tobie, Piotrze, za możliwość udziału w tej audycji, pozdrowić wszystkich słuchaczy, wszystkich moich czytelników, którzy sięgają po moje wiersze, wszystkich twórców, którzy sięgają po moje piosenki. Może będzie możliwość spotkać się osobiście. Daj Boże. Renata Widerowska jesienią. Moim gościem był Wojciech Majkowski, poeta, prozaik. Fraszkopisarz. Z czego Wojtek nie uprawia? Wszystkiego najlepszego, Wojtku. Pozdrów najbliższych. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Kolejki do nieba są jesienią ciut dłuższe. Jesienią nawet liściom gdzieś się dziwnie śpieszy. Jesienią jak co roku wszystkie dni są krótsze. Jesienią więcej wierszy spisują poeci. A pan siedzi na chmurze i czyta je wszystkie. I gdy mu się któryś wyjątkowo spodoba, to sobie obok tronu stawia krzesło niskie i woła poetę na górę, to ostatnia droga. Ty mnie, panie, nie wołaj, wierszy mych nie czytaj. Moje wiersze niezdarne i
niedoskonałe. Ja ci je wszystkie wyślę, kiedy mnie nie pytaj. Tylko mi podaj adres, ten adres na stałe. A kiedy już się zmęczę i pisać przestanę, gdy w ostatniej piosence rymy już się zbiorą i znajdzie się ktoś jeszcze, komu będzie dane zagrać ją i zaśpiewać, przyjdę letnią porą. Ty mnie, panie, nie wołaj, wierszy mych nie czytaj. Moje wiersze niezdarne i niedoskonałe. Ja ci je wszystkie wyślę, kiedy mnie nie pytaj. Tylko mi podaj adres, ten adres na stałe. Ty mnie, panie, nie wołaj, wierszy mych nie czytaj. Moje wiersze niezdarne i niedoskonałe. Ja ci je wszystkie wyślę, kiedy mnie nie pytaj. Tylko mi podaj adres, ten adres na stałe. Tylko mi podaj adres, ten adres na stałe. Co jakiś czas czytam, gram wam piosenki, które nagrywa mój krajan. Chyba tak mogę powiedzieć o człowieku, który pochodzi z Piły, czyli jakieś tam 30 parę kilometrów, czy 40 od moich rodzinnych stron. I tak mam w tej chwili właśnie jedną z piosenek ostatnich, chyba Pawła Mylnarowicza, Płacz Anioła. Pada deszcz, to płacze anioł nad światem, któremu śmierć zadano. I stoi w każdej chwili za mną. W nocy, w południe i rano. Pada deszcz, uwalnia ból. Istnień milionów mas, zmuszonych do odgrywania ról. Zmuszonych zakrywać twarz. Płacze anioł nad dramatem ludzkich stworzeń, za które Bóg swe oddał ciało, więcej oddać nie może. Pada deszcz, to płacze anioł ludzkich stworzeń, za które Bóg swe oddał ciało, więcej oddać nie może.
deszcz ukrywasz w dłoniach usta, które w powabie błyszczą się i lśnią. Kiedyś pogarda tkwiła w nich i rozpusta, dziś dojrzały pragną zabrać głos. Pada deszcz jak wodospad życia, aniołowie śpiewają swoje pieśni, by demon smutku do ludzi się nie przysiadł, by czyste mieć myśli i twarde pięści, twarde pięści. Pada deszcz, to płacze anioł nad dramatem ludzkich stworzeń, za które Bóg swe oddał ciało, więcej oddać nie może. Pada deszcz, to płacze anioł nad dramatem ludzkich stworzeń, za które Bóg swe oddał ciało, więcej oddać nie może. Oddać nie może, oddać nie może. Oddać nie może. Oddać nie może, oddać nie może. Więcej oddać nie może. I z racji, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, o czym już akcentowaliśmy i mówiliśmy podczas naszej rozmowy z Wojtkiem Majkowskim, zagrajmy ku przypomnieniu piosenkę Jesień w wykonaniu Remiego Juśkiewicza do tekstu Marylki Duszki. Jesień tonie w deszczu i mgle, nie opuszczasz moich myśli. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, gdy się patrzy w niebo. Ja przez cały czas obserwuję chmury, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, co pozostało nam z raju. Przychodzi miłość i robi, co chce, jak śmierć przychodzi i znika. Tęsknię, kiedy ty tak spokojnie czytasz książkę na balkonie, a jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam z raju.
łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. No i proszę Państwa, przychodzi powoli podsumować dzisiejszy odcinek. Dziękuję jeszcze raz Wojtkowi Majkowskiemu za obecność pod wielkim dachem nieba, że zgodził się na rozmowę. Pamiętam, że kiedyś w przeszłości już próbowaliśmy rozmawiać, ale Wojtek jeszcze wtedy nie był gotowy do tej rozmowy. Dzisiaj się ona udała. No i cieszę się bardzo. Chciałem powiedzieć, że proszę Was wszystkich o subskrybowanie kanału audycji na YouTubie. Możecie też polubiać stronkę na Facebooku, będzie nam niezmiernie miło. Również subskrybujcie kanał Marii Duszki, w której Marylka czyta wiersze różnych swoich i nie tylko swoich znajomych, ale wiersze ciekawych poetów współczesnych. Co jeszcze? Za miesiąc, chyba nie do końca już miesiąc, bo chyba 7-8 października będzie festiwal, drugi festiwal Oli Bacińskiej. Zapraszam na te wydarzenia do Wąbrzeźna. Będzie pewnie jak zwykle miło i sympatycznie. Cóż mam, na koniec zostawiłem sobie piosenkę w wykonaniu Tomasza Kamińskiego. Tomek Kamiński no, jest znany raczej ze środowiska piosenki chrześcijańskiej, piosenki również z dobrym tekstem, ale z jakimś morałem, jakby to powiedzieć. I też na koniec zostawiłem sobie piosenkę Tak blisko jesteś wszystkich w wykonaniu właśnie Tomka. Za tydzień, jak powiedziałem, Radek Kuna-Kunecki. Zapraszam na to spotkanie z Radkiem. Za dwa tygodnie Jurek Filar. Prawdopodobnie tak będzie. No i zobaczymy, co będzie się działo troszkę później. Na pewno jakieś wspomnienie z naszego wyjazdu do Bielska-Białej, Jasienicy. To na pewno będzie odzwierciedlenie kolejnych odcinków audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Dobrze, Tak blisko jesteś wszystkich, Tomek Kamiński. Za tydzień o tej samej porze spotykamy się w Radio Islanders, by posłuchać kolejnej no, dużej dawki dobrej piosenki z tekstem. Kłaniam się nisko. Piotr Spodek. Do usłyszenia za tydzień. Synku, powiedzieć ci, tak chciałbym, synku, wyznać ci, jak bardzo kochałem, jak długo czekałem, abyś na świecie ze mną był. Jak bardzo kochałem, jak długo czekałem, byś na świecie ze mną był. Kiedy już jesteś, cudny mój, anielskich posłów nad tobą tłum, jak słowo powstrzymać, jak mam cię zatrzymać, abyś na zawsze został tu. Jak słowo powstrzymać, jak mam cię zatrzymać, abyś na zawsze został tu.
zapniętą głowę troską swą. Zaplotą ci głowę boleścią swą. Niebo się poruszy od ludzkiej złej duszy, od wolnej duszy ludzi złej. Niebo się poruszy od ludzkiej złej duszy, od wolnej duszy ludzi złej. Jak mam cię chronić przed światem złym? Jak mam obronić, jak pomóc, by zło dobrym pokryte, miłością przybite, nie zatruwało ludzkich serc? Zło dobrem pokryte, miłością przybite, nie zatruwało ludzkich serc. Synku, wyznać dziś to wszystko, co z trudem skrywałem, gdy zabrakło cię blisko. Pragnień mych byś wyznał, że zrozumiałeś i kochasz wciąż. Zabrakło cię blisko, pragnień mych byś wyznał, że zrozumiałeś i kochasz wciąż.